You see that? His eyes moved. I don't want to raise false hope, Detective. This is a waiting game with no guarantees. Siemaneczko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Drivera San Francisco. Zaczynajmy, mamy odkryty kolejny teren, do którego możemy sobie pojechać. Nowe samochody na pewno będą się pojawiać na drodze. Jest teraz pytanie, co nas czeka w tej przygodzie dalej? Cyanide gas, a lot of it. Jones, that's bad news. Bad news. WMD. No kidding. Look, when we took the call, I didn't think we'd be stopping a terrorist threat. We stopped him, right? No, we won't change his plans so easily. This is big. This is big. Jaka reklama tych, tego nagłośnienia, boss. Czy boss? Nie wiem, czy się czyta bossem, boss, bossem. Yeah! Fajne są te przejścia, nie? Takiej animacji growej do takich cutscenek. To jest super. I mamy dzielnicę przemysłową odblokowaną w San Francisco, moi drodzy. Tak jest, pamiętacie, jak był taki odcinek, kiedy ja się zastanawiałem, czy to jest... W jakim mieście rozgrywa się akcja Drivera San Francisco? Naprawdę tak miałem. Musiałem mieć jakieś zaćmienie czy coś. Nie wiem. Dobra, jesteśmy... Patrz, gościu, co tu się dzieje? O, już zniszczyłem samochód. To jest fantastyczna furmanka, koleś. Dobra, co my tu mamy? Kup garaż, oczywiście, że kupujemy, bo dostajemy Audi Quattro S11 i 8 innych, dobrze, i jedno wyzwanie, proszę bardzo. Zobaczmy, jakie samochody już mam możliwe do kupienia. Więc tak, ostatnio żeśmy sobie odblokowali, patrz, tutaj coś w Dodge'ach jest ciekawego. Jaka tanioszka, 2000 kosztuje to. Chargerek, dobrze mówię, czy Challengerek? Challengerek, przepraszam. Tutaj mamy coś takiego, tu, zobacz co to jest, 1000 kosztuje, biorę. Bizon? Bizon to jak ten polski kombajn. Dobra, kupiłem go sobie, sprawdzimy później, patrz. Convertible Mustang. Ciekawe, czy możemy ściągnąć ten dach, chyba nie, tutaj nie było tych takich animacji. Mamy, zobaczcie, RS200 i Mustanga GT. RS200 to jest shot on. Super Duty, mamy F350. Oglądałem sobie recenzję takich najnowszych ciężarówek, tych takich półciężarówek, pick-upów amerykańskich. Kurde, jakie to są groźne pojazdy. Patrz, co tutaj mamy. Sierra, to jest GMC. Jakieś poszerzone w ogóle te koła ma, nie? Tak, ciekawy pojazd. Hudson, to już był dawno, nie? Jaguar zablokowany. Mamy Stratos Lancie. Potwora z napędem na tył. Tu mamy już 370 na drift, proszę państwa. Proszę państwa. To mamy Oldsmobile. Pontiac. O, mamy takiego dziwnego Pontiaca. On jest lepszy w ogóle od tego? Nie, to jest po prostu... To jest chyba to samo, tylko tamten ma ospoilerowanie jakieś. Tu mamy Dodge. SRT10, nice. Ty, bo ja mam w ogóle mało kasy. Dobra, zobaczmy, czy możemy sobie ulepszyć naszą postać. Pasek umiejętności, nie, no to musimy sobie poulepszać, tylko trzeba sobie... Ja mam tutaj dużo ulepszeń do odblokowania, do kupienia. Patrz, mam ładowanie na poziomie pierwszym, poszukiwacz ikon i pasek umiejętności na poziomie drugim. Koniecznie musimy to ogarnąć. Dobrze, nie będziemy tutaj siedzieć. Wezmę sobie tylko pojazd, który sobie kupiłem. Tutaj mam Alfę. Może byśmy wzięli udział w wyścigu tym wielkim czymś. Patrz. Wybieramy go i wychodzimy z garażu. Co to jest, gościu? To będzie dobra fura. Da się palić? On ma napęd na 4 koła, patrz. Dobre. Ty, a spróbujmy nim na wyścig. Da się w ogóle?
Tutaj jest jakiś wyścig. Czekaj, gdzie tu pojechać? Pojedziemy sobie... Gdzie ty mi tu jedziesz, gościu? Pojedziemy sobie... Zobaczę, czy tym się da wyścig ogarnąć. Dobrze, mamy sobie. Widzę, że sporo... A czekaj, co to tutaj jest? To jest... Mogę to grać? To nie jest online czasem? Wyzwanie. A to nie będę się z kimś ścigał, to chyba na czas, tak? No, ja chciałem z kim, bo chciałem się porozpychać. A dostajemy tutaj samochód. Ech, myślałem, że swoim będę mógł uczestniczyć w wyścigu. Szkoda, ale to jest chyba taki wyjątkowy, gdzie dostajemy samochód. Lancia Stratos. Proszę bardzo. Bardzo dużo nowych samochodów jeździ po drogach. Także ten pick-up, o którym mówiłem, że jest taki poszerzony i wiesz, szeroki, to też jeździ sobie już po drogach. Można go oczywiście kupić, tylko nie mam kasy. Jakie tutaj stanty robię. Ej, no goście szybcy są jacyś. Dziwnie tym się jeździ. Powiem, że ostatnio gram sobie w bardzo dużo w rajdówki różne. WRC 9, Delta Rally 2.0. I jak tam bierzesz samochód z napędem na tył, na te rajdy, to jest bardzo ciężko przetrwać. Znaczy w WRC 9 chyba nawet nie ma samochodów z napędem na tył. Jest albo z napędem na przód, albo na cztery koła. Natomiast w Dercie Rally 2.0 jest właśnie ten napęd na tył i to jest tak trudny pojazd. Trzeba się po prostu dużo tą kierownicą nakręcić, nie? A tutaj widzę, że też Lancia Stratos, napęd na tył. I też trzeba cały czas tą gałką lewo-prawo, no. Na kierownicy to wiesz, ile byś się nakręcił przy takiej Lancii? Chłopie. A pojedziemy sobie tu. No jak nim rzuca, kurde, z tym nitrem to jest przesrana sprawa. Ja bym chciał mieć na przycisk jakoś nitrem, znaczy się powiedziałem nitrym chyba, nie? Dobra, 8 na 13. Kurde, jak się cisną, goście. Tak, to jest chyba taki... Wow. To jest chyba taki rajdowy bardziej wyścig, nie? Coś w tym stylu. Rajdowy wyścig. Albo... O kurde. Kurde, jak rzuca tym gratem. Jeszcze nitro się włącza. Może tak, jak skręcam na lewo i prawo, to muszę gałkę tak cisnąć trochę do dołu. To jest nieprzyjemne, no. Muszę cisnąć do dołu, żeby przypadkiem nitro nie wcisnąć, jak skręcam. Dobra, tu mamy... Nie, skróta tu nie walnie. My możemy sobie tutaj... Tak troszeczkę... Cisną, powiem wam, że ci cisną ładnie, kurde. Ja mógłbym sobie tutaj pomagać, tylko że... jak jedziemy sobie takimi offroadowymi traskami, to... No, ciężko by było przyblokować tych gości tam. Dobra, powiem wam, że trudny wyścig był. Hops. Proszę bardzo, ile kasiory? 20 tysięcy! Ale dostałem jeszcze premię za to, że zrobiłem to jako pierwszy raz. Wow! Nice! Czyli to są chyba takie wyścigi dodatkowo premiowane. 20 tysięcy, zobaczcie, wcześniej robiliśmy wyścigi za... Nie wiem, 2000, a teraz 20. O kurde! So, we're up against Minnesota, New Mexico, Nevada. We didn't start this to be a street racing team, man. This was your college fun. Yeah, but you're not just a natural, John. You're a genius. So let's win this one. And it's the last one, okay? Dobra, to będzie nasz ostatni. Ciekawe. Jaki szeroki gość. A czemu oni polecieli do kosmosu? O co chodzi? Jaki szeroki, ale zajebisty pojazd. Przyczepne to jest. Są te fajne Volkswageny, one są w Forza Horizon bardzo dobre, Forza Horizon 4 na właśnie offroady jakieś. Ale tego tam nie ma, to jest, patrzcie jakie to jest szerokie w ogóle.
jak na grę z 2011 roku, zobaczcie, jak perfekcyjnie widać tutaj pracujące zawieszenie, no nie? Że to jest kosmos totalny. Jak oni zrobili tą grę kiedyś. Niektóre gry dzisiaj nie mają tak fantastycznie pracującego zawieszenia i przyjemnej jazdy. A tutaj proszę bardzo, 9 lat temu. Nice trip! Pyk. The race is on! And we're winning again! Man, Uncle Goto would love this. Yeah. Whoa. Gościu, jak się wparował we mnie. Kurde, co za typy, ej! Jak mnie sponiewierali. To jest minus tego samochodu, jak ci ktoś koło dotknie, to cię od razu wyobraca. Okej, come on, let's get this show in the road. It's on the... You know what? Doesn't matter. Also, do you see a road here? Spieprzajcie ode mnie! Keep it together, John. Don't me. We've talked about this. No, powiem wam, że to już jest trudne. A, mogę dojechać jako drugi też. W razie czego. Nie jest źle. Line in sight. Yep, it's a great way to end our last race. Agreed? Tak. To nie będzie ich ostatni wyścig. Oni się dopiero wkręcają. Okay, we won. Now we retire. Just enjoy it. End of racing. Go to college. Oh, why do I bother? Dobra, pięknie. Zrobione? No, to jest jedna z fajniejszych misji, no nie? Oprócz te misje Tenera, oczywiście takie bardzo rozbudowane. No bo mamy takie nasze ulubione wyścigi. Tutaj na pewno w tej dzielnicy industrialnej jest sporo rzeczy do odblokowywania, bo pamiętam, że tam były jakieś ukryte samochody. Kupiłem sobie ten garaż na samym początku. Czekaj. Tutaj można było sobie jeszcze... Gdzieś w tym miejscu coś pamiętam, że tu było coś ciekawego, nie? Pyk. Weźmy sobie tego Range Rovera. Tu mamy jakiś wyczyn, okej. Okay. Przejedźmy się tutaj, bo coś pamiętam, że tutaj coś było takiego interesującego, ale głowy sobie urwać nie dam. Coś tu robiłem takiego? Pamiętam, że w tym miejscu przyjemnie mi się grało ze względu na to, że coś tu odkryłem! Znowu chciałem skręcać, znowu mitro użył. Muszę coś z tym zrobić w końcu. Ech. Wiecie co, ja jestem skłonny nawet całkowicie się tego nitra pozbyć, żeby tylko nie było tego głupiego przyspieszania, kiedy skręcasz. Dobra, co my tu mamy? To jest właśnie ten szeroki GMC. Cholera. Jakaś maruda mi się trafiła. Kurde, szeroki. Patrz, co to jest. Gościu. Jakie fajne pojazdy. Da się tu kamerę z kokpitu jakoś włączać? Wow. Sygnały można włączyć. Fajnie, jakby można było armatką jeszcze strzelać. No, bo to jest taka wodna.
Czekaj, czym to się tu... O nie... Może po prostu w niektórych samochodach jest to zablokowane? Jest! O człowieku! O, nie wygląda ten kokpit jakoś cudownie, ale jest! Tak, w każdym samochodzie mamy kokpit. Super sprawa. Dobra, poobawiliśmy się trochę tutaj w tej dzielnicy. Coś tutaj na pewno będzie do odkrycia, do zrobienia. Ty, tu jest nawet stadion. Patrz. Można sobie wjechać tam? Tak widzę, że chyba dałoby radę. Czy zablokowane? Tu by musiał być wjazd. Widać tylko troszeczkę tam, nie? Chyba tak jako tako wjechać nie można, ale jest. No, szkoda. Szkoda, bo można by było sobie na ten stadion wjechać. Nigdy tam nie byłem. Dobra, mamy w pobliżu misję. Co to jest? He's got a callback. Audi. Wykonaj polecenia porywacza. Thank God you're here, Jack. I don't know what. I wouldn't be anywhere else. I'm David's godfather, Toby. He's got a callback. It's my little boy. Okej. Wykonaj polecenia porywacza w Audi. Porywacz i Audi. Ciekawe. 2.0 turbo, proszę bardzo. Oh God, it's him. Get to the location I'm sending you, Toby. Be quick and don't attract attention. Just let me speak to my boy. Please. You don't need... Don't screw this up. I have a box about the right size for David's body. Toby, don't worry. We'll get your son back. Prosto w Diablo! Lamborghini. Diablo już jeździ po drogach, gościu. Mr. Welsh, you made it. I'm impressed. Listen to me, you bastard! Stop playing around and tell me what you want me to do! I want you to do what I say. You're going to drive toward where we'll make the exchange. Stay off the main roads. If you can't keep out of sight, there'll be no meeting. Now, drive. We'll be there. Dobra, gdzie mamy jechać? Musimy trzymać się dróg pobocznych? To nie powinno być trudne. Tutaj jest akurat w okolicy bardzo dużo tych dróg. I'm trying. One more time. Just give me a reason, Jack. Please. Kurde, jaki gościu. If you want to see your boy take another breath, you'll go exactly where I say and do exactly what I say. We better do it, Toby. Just get my son back. Dobra, pojedziemy sobie tutaj bocznymi drogami, akurat jest ich tu bardzo dużo, żeby cały czas jechać pyk pyk. Kto nas ma podejrzewać w ogóle? Jedziemy sobie zupełnie normalnie po San Francisco, wszyscy tutaj tak jeżdżą. Hops, teraz tutaj. Teraz spróbujemy prosto. Korwetta tam jechała, C3 chyba. Pojedziemy tutaj. Dobra, powinno się udać. Tu na wprost, cyk cyk. I will do it. Okej. Dobra, tu możemy sobie odpocząć. Mamy jeszcze minutkę na dojechanie, to za jakieś 200 metrów. Pyk, jesteśmy na miejscu. Nie zabijaj tego synka. This is it, gentlemen. I'll be in the lobby at the next location. Once you give me the money, I'll bring the boy out. You have 3 minutes. Okej. Is he gone? All right, where's the money? In this bag? I don't have the money, Jack! I don't believe this! Okay, okay, he's headed to the lobby, not keeping tabs on us. We got 3 minutes to bring enough cops to storm the building and get your kid back. How do we get the cops to follow us? Hit and run. Dobra, hit and run. Musimy znaleźć gliniarza, jest tutaj. No w końcu Audi, no jak policja widzi Audi, to już z marszu powinni zacząć ścigać. Mocniej! Mocniej! No come on! 4.05!
4.05 za kółkiem, no. Już powinni zacząć ścigać od samego patrzenia na to Audi. Okay, here we go. Is this gonna work? There's one more cop. Dobra, już nie musimy bocznymi drogami jechać na szczęście. Pojedziemy sobie tu. Jakoś chyba będzie dobrze, co? Patrz, my tak jakby musimy się wrócić. Tu mam garaż niekupiony. O, będzie trzeba to ogarnąć. Trochę Audica się popsuła. No, jak to Audica, no? Co tu dużo gadać? O, a, to niedaleko już. Spoko. Tak, niedługo sobie przejedziemy przez ten wielki most. O, chyba tu pojedziemy, co? Ale zakręt! Coś się z przodu z kołem stało. Dziwnie samochód skręca. Dobra, zajechaliśmy. Ops! Więcej policji! A, dobra, już chyba przejechali. Stay in the car, Toby. I'm gonna lead them into the lobby. Okej, ale jakby gościu z daleka usłyszał syreny policji, no to by strzelił tego synka chyba tak na chłopski rozum, nie uważacie? Tak trochę naciągana historia, ale dobra. Tak, niedługo będziemy mogli przejechać przez tamten most, nie mogę się doczekać. I garaż, gdzieś tutaj po drodze był garaż do kupienia. Chyba, że już był mój. Raczej nie. Tam jest jakiś garaż. Warto te garaże kupować. Czekaj, myśmy... O, jest tutaj, zobacz. Proszę bardzo. Jest, jest. 50 tysięcy, akurat tyle mam. Superaśnie. Maserati Gran Turismo S i 7 innych pojazdów. Dwa nowe wyzwania. Pięknie. Gdzie jest Maserati? Maserati to jest ten fajny samochód, którym żeśmy ostatnio wymiatali. 100 tysięcy. Ojej, przepraszam, aż mi się odbiło. 100 tysięcy wheel points, wheel power points, wheel points kosztuje. I mamy roofa. Ten roof już jeździ po drogach. Aha, ulepszenia. Coś tutaj możemy? Nie. Drogie to już się robi wszystko, cholera. O, miałem tyle kasy, ale chciałem kupić ten garaż, bardzo mi na nim zależało. Bo on odblokowuje nowe samochody. Czyli tutaj coś nam się pokazało takiego. Czemu nam tutaj to tak to miga? Że to niby coś fajnego jest? 5 tysięcy? Czas na ślizg za łukami przez punkty kontrolne w Chinatown. Okej. Okay. Dostaniemy jakiś samochód, to mi tak mrygało tutaj, to może coś ważnego jest. Albo odblokuje może coś. Aha! Driftowóz dostaniemy! Puste drogi! I dostaliśmy wersję driftową 370. Nice! W ogóle strasznie lubię ten samochód i myślałem nawet, żeby sobie go kupić jako moje takie pierwsze auto sportowe, ale jest niestety bardzo drogie. Ceny tego auta się naprawdę wysoko trzymają teraz. Taki dobry egzemplarz, trzeba wydać na niego gdzieś z 80-70 tysięcy, serio. A mi się strasznie podoba ten model, bardziej od 350. 350 mi się nie podoba tego modelu. Dziwnie driftuje, co? Tak, musimy 1000 punktów nabić. Wstyd będzie, jak się nie uda nam. W końcu chłop to drifter, a jak? Trzeba tutaj nabić punkty. O kurde, tu skręcamy. Teraz myślę, że spokojnie się nabije. Nie robię takich perfekcyjnych tych driftów. Ale to auto jest trochę takie wolne. Przyczepne, ja bym tu opony jakieś łysce dał. Dragowe czy coś. Czy nabić to nabijemy leciutko wymagany wynik, tylko chciałbym jakiś taki, wiesz, dowalony dobić. Nie wyobrażam sobie tu driftować na kierownicy. Chociaż może byłoby jakoś bardziej precyzyjnie, ciężko powiedzieć. No niestety moja kierownica nie jest obsługiwana przez tę grę. Bardzo mi przykro, panie czarodzieje. Ale jest jak jest. Czy ja muszę wszystkie checkpointy przejechać? Chyba tak. O kurde. 23, 20...
Mam nadzieję, że nie muszę wszystkich, gościu. 11 sekund. 8. 5. Gaz! O ja! No dobra. Dostałem 5000 kredytów, ale wygrałem coś dodatkowo? To mi tak wyskoczyło jako takie zadanie super ważne, gdzieś tam mi mrygało na tej mapie. No to takie, takie sobie, nie? Dobra, co my tu mamy? Zgub gliny, potem jedź na spotkanie. We're fugitives, Sandra, fugitives! I've been set up, babe, I swear! And you're sure our only resort is to rendezvous with this criminal? He said he'd clear my name. Aha. I don't know why or how. Okay, darling. By hook or by crook, we'll beat this. Ja pamiętam tą typę. Ona chyba wkręcała tego gościa. I ona sobie z tym porywaczem, czy tam z jakimś innym złoczyńcą, będzie jakoś żyć. Mi się to zapamiętało. Where are we headed? He wants to meet up at the Bitterlands. And if we bring any heat, he'll disappear and we'll be left to the cops. And we're supposed to just trust this guy? Tak, ona ma z nim jakiś romans czy coś takiego. I didn't do anything. One day I'm just doing my job and the next the boss has skipped town. Tu jest garaż do kupienia, trzeba go kupić. Czemu to niebo jest takie jasne? O co chodzi? Oh, son of a bitch. Hang in there, babe. Aha, aha. Policja wyskakuje na rampach sama z siebie. I to się nazywa policja. Dobra, mamy jeszcze jednego na ogonie. Na szczęście mamy samochód offroadowy. Hamera H3, tak? I guess I'm a forgiving kind of guy. Okej. Lucada. Help! Oh my! We're really gonna have to lose those cops, babe. Not a problem. Dobra, czyli co, gubimy gliniarzy? Ja myślę, że to jest trochę takie, że jak my dojedziemy do celu, to już będą zgubieni. Bo tutaj mieliśmy blokadę drogową, coś tam. Co, próbujemy tam nasłać na nich pojazdy? Będzie hopa. No, ta babka, kurde, takiego wała to sprzedaje, mówię wam. Korweta pojechała. Dobra. Before I can go meet that mysterious stranger. So, do you think I like this job? Too many cops, too little time. Not a joke. Nice. Get on my nerves. Dobra, co my tu jeszcze? Ach, kurde, nie mam nic takiego wielkiego. Musimy tym próbować. Kurde. Już dojechali do mnie. No ciekawe, że tak szybko. Dawaj tym. Okej, okay. Ciężarówkę jakąś, cokolwiek. Takiego większego. Okej, okay, jeden załatwiony. Musimy jakąś taką, wjechać na jakąś taką bardzo obleganą drogę. Tu mamy dużo zawijasów. Dobra, to będzie chyba okej. Dobrze. Jakby jak najbardziej ich przyblokować. Coś dużego, kurde, no. Dobra. Look, Bob, I know you mean well, but I... Kurde. Tu mamy coś większego. Dobra, trochę oberwał. Jest!
Destroyer of the Drug. O, dobra, tam się o następną ciężarówkę rozwalili. No, sorry Mustang. Tak jest. Tak jest, dawaj, dawaj, dawaj. Blokada drogowa. Pyk. Gościu. Patrz, jeden za drugim. Ekstra, no to się udało. Teraz tego spróbujmy. Ajajaj, nie to chciałem zrobić. Dobra, musimy się trochę... Otworzył mi się bagażnik, samochód ledwo żyje. Czy ja mam tu gdzieś garaż? Miałem tam garaż w pobliżu. Cholera, jakbym przez niego przejechał. No, nie przyspieszę, próbuję skręcić. Dobra, oszukałem ich trochę, pojechałem skrótem. Hey, we're gonna make that rendezvous, whatever it takes. Yeah, you're being amazing. Really amazing. Dobra, auto ledwo co zipi. Pojedziemy sobie tu. Wypadałoby przejechać przez ten garaż, żeby naprawić. Policja już nas nie goni. Powinniśmy dać radę tutaj przejechać. Mam nadzieję, że się naprawi, bo to jest chyba takie fabularne auto i może nie ma możliwości, żeby go naprawić. Mówię wam, ona go wrabia, jak nic z tego chłopa, w którego się wcieliliśmy teraz. Dobra, tu jest garaż, zobaczymy, czy się naprawi furka. 3, 2, 1. Jest! Super! Elegancko. To jest chyba... Jaki to jest hammer? H2? H3? H2 chyba. O, przeczytałem na bagażniku. Dobrze. Chodźmy sobie teraz tu. To lepiej dalej pojechać. Widzę tak po tych... po tej mapce. Tu jakiś rufik fajny był. Pyk. Teraz tu. No i jesteśmy na miejscu. Soren, I have a confession. That's Robert, my boss. I love him and I'm leaving you and we're taking the money from the company account. What? You did steal the money? Well, see, as far as the cops are concerned, you stole the money. Robert sent them an email. He thinks of everything. Aww. Proszę bardzo. Tak kobiety właśnie potrafią cię wrobić w życiu, no. Trzeba uważać na to. Tu mamy ciekawe zadanko, gdzie odblokowujemy sobie Astona Martina DB5. Tomy Cadillaca Escalade'a do odblokowania. No jeszcze, jest jeszcze sporo rzeczy do robienia tutaj w driverze San Francisco, no nie? A ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejka!